drużyna główna Orła grała na czwartej lidze. Grała, żeby się utrzymywała w środkowej tabeli, tak? Ale żeby nie zjadała pieniędzy, żeby to grali ludzie, którzy są pasjonatami, tak? A wolałbym, żeby ta praca odbywała się na poziomie młodzieży, bo to jest potem, może się stać tak, że my bez, inaczej, że my ze swoich ludzi stworzymy trzecioligową drużynę i będziemy grali swobodnie, ale to trzeba pracować, tylko że wiecie, tak naprawdę to trzeba by było, jeżeli chcemy tak działać, to albo konkretnie spisać porozumienia i przeznaczyć konkretne pieniądze co roku na tą młodzież, nie wiem, 120 tysięcy, 130 tysięcy. Nie wiem. W tym artykule na komisji jestem odstąpiony, przepraszam, dobra. I no i tak, no i trzeba to tak, chociaż mówię, no naprawdę, jeżeli chodzi o młodzież, to mi się ta bardzo podoba. No, ta, tego zresztą. Bo mówię tak poważnie. Natomiast drużyna jak drużyna, no ja im powiedzmy tak. Moja opinia była od początku taka. Nie pchajcie się kurczę z własnymi tylko zawodnikami do trzeciej ligi, bo jesteśmy dzisiaj za słabi. Nie, ugramy się, to będziemy w czwartym spokojnie grali. Tylko teraz to. Kibice wściekli, wszystkie mecze przegrane. Zawodnicy zdołowani, wszystkie mecze przegrane. Kasy nie ma, bo nie ma, bo trzecia liga kosztuje trochę, nie? No, teraz trzeba będzie ratować jakoś to wszystko i myślę, że my na następnej sesji przedłożymy propozycję, wypracuje, ale to widzicie, jak jest z kasą. Ale jak mówimy już o tych pieniążkach, to co robi? Nie wiem, czy to z czasu pora zarząd klubu ułożył, żeby pozyskać z innych źródeł też jakieś środki finansowe, nie tylko z miasta. Na pewno coś robi, bo to nie jest tak, że pozyskuje. No ja myślę, że tak. Ale to nie jest tyle, co to jakiego rodzaju masz wpływ na stowarzyszenie pod tytułem może to? Może znać kasę, albo nie dać, natomiast jak chcesz mieć wpływ, to jakieś mówię. Chcesz na poważnie, to zakładamy z pokoju subsekcyjną. 50% miasto, 50% ktoś tam inny i wtedy możemy dyskutować. A tak, no to jest wiesz. No a to szczerze, to tak to wygląda. My nie mamy żadnej tak naprawdę możliwości. Powyższenie. Nawet nie wolno. Sprawozdanie. Burmistrz Moni włączył się do zarząd. To nie będzie koniecznie. Paniczka. Nie Paniczko, Paniczko, nie Paniczka, Polski, Polski. Dobrze, grubowie, kto dziś rządzi na boisku, oczywiście nasze Orły, a każdy z nas jest jak 12 zawodnik, nasze barwy się, jak mali w paneli z biel, z rewolucji, czerwy walka do krwi, cały czas czekam, by założyć ten szalik, się wierzy codziennie, i patrzę na te barwy, jesteśmy z Kolna, zazdroszczę na mini, bo nasz klub ma już 8 dych tradycji, kocham ten klub, kocham jak rodzinę, ożył to mój drugi ojciec, a ja jestem jego synem, na boisku poświęcenie ziom doceniane, a na trybunach stanie brat za bratem. Gdybym miał miesiąc życia, to za klubem by poszedł, bo w tym sercu głęboko Donecki tu poszedł. Jest coś, co się skończyć nie jest w stanie, te barwy naszą basu niech tak pozostanie. Jest coś, co się skończyć nie jest w stanie, te barwy naszą basu niech tak pozostanie. Jest coś, co się skończyć nie jest w stanie, te barwy naszą basu niech tak pozostanie. Wykorzystywanie hali w gimnazjum. Mamy dwa dni w tygodniu. Jeden dzień to jest poniedziałek, jeden dzień to jest piątek. W szkołach numer 1 i numer 2 w podstawówkach. I to wszystko. Mówię, myślę, że należy im się taka nagroda. Dla nich to jest wielka frajda. Czekali już od wielu dni na ten dzień, kiedy będą mogli ze starszymi kolegami wyjść na boisko. Tak to powinno funkcjonować, tak nam się przynajmniej wydaje. Burmistrz zastanawia się cały czas nad tym, jak to zrobić. Wiadomo, że sytuacja miasta finansowa, z tego co mówi burmistrz, jest trudna. Przekłada się to jednocześnie na klub. No, musimy sobie z tym jakoś radzić wszyscy. No, mam nadzieję, że burmistrz dotrzyma słowa i będzie, że uda mu się znaleźć te pieniądze. Cały czas nas tak zapewnia. No.